Dzień dobry, Krzysztof Repiński. Witam serdecznie i zapraszam na pytania do prezydenta. To już 25. wydanie tej audycji, odkąd ją prowadzę. Witam w studiu telewizji TETKA prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, od razu do rzeczy, bo to się dzieje teraz, o tym jest głośno i to jest jedna ze spraw bieżących, co widać nawet i na ulicach, i ludzie chodzą po domach, budżet obywatelski. Ale zacznę z innej strony. Czy prezydent już oddał głos? Tak, na samym początku oddałem i to przez internet akurat. Pozostało nam tydzień do głosowania, do zakończenia głosowania, także zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie oddali głosu, do wzięcia udziału w tej inicjatywie, bo przez to decydujecie o swoim najbliższym otoczeniu. Można oddać głos przez internet lub w formie pisemnej. A ja myślałem, że w nawale obowiązków, że prezydentowi może się zdarzyło zapomnieć albo... Ja musiałem przetestować system informatyczny, to przy okazji oddałem czyli głos. Prezydent wziął udział, ja już też wziąłem udział. Muszę przyznać, że w moim okręgu jest jedna inwestycja, która mnie szczególnie zainteresowała. A prezydent głosował na jedną? Bo może na kilka? Głosowałem na jedną akurat. Do 27 marca, przypominamy. Czyli do piątku. Ja tak mówię, że to się dzieje, bo ten weekend widziałem osoby, które z teczuszkami chodziły po domach, zbierały podpisy. Widzę taką kampanię plakatową też na różnego rodzaju projekty z budżetu obywatelskiego. No, mnie w domu nawet ulotka była, także... Mm-hmm. Ale to mnie to akurat cieszy, dlatego że to powoduje zaangażowanie mieszkańców. Przez to jakby zaprzeczamy tej takiej obiegowej opinii, że mieszkańcy się generalnie nie interesują miastem. Budżet obywatelski jest dowodem na to, że się zaczynają coraz bardziej interesować. Tam, gdzie można wywalczyć coś dla siebie, to bardzo się interesują. To nie jest dla siebie, to jest dla ogółu. Mhm. Prezydent znalazł się w zarządzie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i to jest też taka informacja z bieżących, myślę, bardzo ważna. Poza tym prezydent Tczewa, siedzący tu naprzeciwko mnie, został wiceprezesem zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Dlaczego ważna jest dla naszego miasta ta przynależność do obu tych związków? Prezydent miasta pełni jakby trzy funkcje jednocześnie. Po pierwsze jest kierownikiem zakładu pracy. Urząd to też jest zakład pracy. I to nie taki mały. Po drugie, zarządza miastem, czyli jest organem administracyjnym, organem wykonawczym prawa miejscowego. I po trzecie, reprezentuje miasto na zewnątrz. I ta trzecia funkcja jest związana z realizacją pewnych celów strategicznych, jakie przyjąłem sobie na czas pełnienia funkcji prezydenta. Jednym z tych celów jest to, żeby zbudować odpowiednią pozycję miasta na arenie ponadlokalnej, żeby Tczew był silnym takim ośrodkiem subregionu nadwiślańskiego, ale również, żeby Tczew był dobrze postrzegany na arenie krajowej. Stąd też uczestnictwo już od wielu, wielu lat w Związku Miast Nadwiślańskich. Jesteśmy miastem nadwiślańskim. Wisła jest naszym, że tak powiem, jednym z celów takich strategicznych, wokół którego budujemy nasz rozwój. To powoduje, że jesteśmy w środku pewnych wydarzeń, które jesteśmy mają znaczenie. Trzymamy rękę również na pulsie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół Wisły, wokół spraw wiślanych, ale też jednocześnie jest to pole do wymiany doświadczeń z prezydentami, burmistrzami, no w tej chwili 23 miast, bo tyle jest w związku, położonych nad Wisłą. A to warto. Warto czasami zobaczyć, jak inni sobie radzą z pewnymi problemami. A to, że pan prezydent jest już naprawdę w samym centrum, we władzach ścisłych tych związków, wiceprezesem Związku Miast Nadwiślańskich i zarząd Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, to ma też jakieś znaczenie, jeśli chodzi na przykład o korzyści dla naszego miasta? Raczej to jest budowanie pewnej pozycji miasta niż wprost korzyści, bo Związek Miast Nadwiślańskich no, nie daje jakby bezpośredniej korzyści. To jest dostęp do informacji, dostęp do kontaktów. Natomiast GOM to jest budowanie z kolei pozycji naszego miasta jako tej południowej bramy w aglomeracji gdańskiej, co od też kilku lat próbujemy robić, bo przecież budowa węzła transportowego jest właśnie przykładem tego, że chcemy być tą bramą.
GOM w tej chwili coraz bardziej się rozwija. Informacje medialne potwierdzają jakby to, że nawet doszło do porozumienia pomiędzy prezydentami Szczurkiem i Adamowiczem, co było przez wiele lat niemożliwe. Być może jakby powodem tego porozumienia jest to, że będą pieniądze dzielone w ramach obszaru metropolitalnego, czyli tak zwane ZIT-y. Będąc w zarządzie i będąc jakby taką mocną osobą w tym zarządzie jako prezydent miasta, w tym momencie trzeciego miasta w obszarze metropolitalnym co do wielkości, mogę zagwarantować odpowiednie jakby środki na pomysły, które w tej chwili generujemy, czy na te projekty, na które chcemy zdobyć dofinansowanie unijne. Panie prezydencie, a jeśli o tym już rozmawiamy, to w ubiegłym tygodniu oficjalnie zainaugurowano kolejną edycję Regionalnego Programu Operacyjnego. Wiadomo, że chodzi właśnie o podział środków unijnych. Czy to była taka medialna, oficjalna uroczystość, czy już więcej wiadomo na temat, co można wyciągnąć z tej edycji RPO dla Tczewa? Ta uroczystość odbyła się parę dni po oficjalnym zatwierdzeniu przez Brukselę naszego RPO, bo to na szczeblu Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej dokonuje się zatwierdzenia. I praktycznie tuż po nastąpiło takie, no to prawda, trochę medialne jakby otwarcie, zaprezentowanie ogólnych założeń. To nie znaczy, że od jutra czy od poniedziałku przyszłego będą dostępne środki. Tak szybko to nie będzie trwało. W tej chwili będą trwały przygotowania do podziału tych środków, będą uszczegółowienia zasad ogłaszania konkursów, przyznawania poszczególnych pieniędzy w poszczególnych jakby działach. Ja myślę, że te przetargi, które nas najbardziej interesują, z tych zapowiedzi, które były, to jest rok około 2017 dopiero i wówczas pojawią się te duże pieniądze, o które my będziemy zabiegać. A to teraz już bardziej na nasze lokalne Przypomnę, podwórko. Że RPO jest na lata 2014 formalnie, bo wtedy tak. Się zaczął budżet unijny, do 2020 roku, czyli do tego roku będą dzielone pieniądze, a projekty będą rozliczane do roku 2023. W rozmowie przed tygodniem z dziennikarzami na takim spotkaniu, które odbywa się raz w tygodniu, regularnie, Na konferencji prezydenta miasta. Prasowej, na spotkaniu z dziennikarzami, ja to tak określę, bo już nie tylko prasa w tej chwili wiedzie prym, jeśli chodzi o media. Został wywołany temat częściowo i przez prezydenta, i częściowo przez dociekliwych dziennikarzy, który no, był poruszany już wielokrotnie. Czy warto byłoby poszerzyć naszą gminę? Gminę miejską. Czy warto by było no, przesunąć te granice? Temat nie jest nowy. Był już jakby wielokrotnie podnoszony. Ja myślę, że warto przede wszystkim zacząć rozmawiać o tym. Z dwóch powodów. Po pierwsze, sytuacja, w której miasto Tczew, jedno z najbardziej jakby zurbanizowanych w sensie zagęszczenia miast w województwie i nie tylko w województwie, jest otoczone ze wszystkich stron, pomijając Wisłę, gminą wiejską, to nie jest najlepsze rozwiązanie dla rozwoju tego miasta w takim patrzeniu długofalowym. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, Tczew nie jest tutaj też wyjątkiem. Jest bardzo wiele miast w Polsce, które mają dokładnie taką samą sytuację. I ta dyskusja o przyszłości takiego układu, takiego dualizmu toczy się też na forum krajowym. Są wysuwane różne propozycje. Na tyle daleko ta dyskusja doszła, że nawet na poziomie rządu zaczęły się pojawiać propozycje dodatkowych zachęt podatkowych dla gmin, które pragną się połączyć. Ja myślę, że jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że należałoby się nad tym poważnie, ale tak poważnie, nie na zasadzie rzucania hasła, czy nawet awantury, szukania jakichś tutaj sensacji i tak dalej. Nie, to nie są żadne sensacje, to jest normalne zarządzanie takie strategiczne w kontekście, nie wiem, 20-50 lat naprzód, żeby zacząć taką dyskusję. Stąd też nieprzypadkowo na tej konferencji rzuciłem takie hasło, wiedząc, że to wywołało jakby oddźwięk. Ale zacznijmy na ten temat rozmawiać
I jeżeli dojdziemy do wniosku, że warto, to spróbujmy. I mamy pierwsze przykłady. Zielona Góra. Na przykład. Mamy pierwsze przykłady. No, w mediach ogólnopolskich. Co prawda są też przykłady wcześniejsze, kiedy miasta się rozwijały kosztem gmin okolicznych, nie na zasadzie przejęcia całości gminy, tylko części. Takim przykładem jest chociażby Rzeszów, który to wielokrotnie robił. Także jest to możliwe i myślę, że warto dla obu stron, bo dzisiaj ja się spotykam z takimi głosami mieszkańców, na przykład Rokitek. Co dalej z nimi będzie, tak? Bardzo intensywna budowa mieszkaniowa. Mniejsza, że tak powiem, infrastruktura techniczna. Jest takie jakby oczekiwanie, co dalej, tak? Przyszłość. Jest oczekiwanie transportu zbiorowego, żeby ten autobus, który kiedyś jeździł do Rokitek, nadal jeździł do Rokitek. No dzisiaj jest to z punktu widzenia formalnego niemożliwe. Są na obrzeżach gminy wiejskiej Tczewa i miasta Tczew, no takie osiedla typowo, które stanowią takie tkankę, obwarzanki. Taką tkankę jednak miejską. Powiem tak, takie obwarzanki nie są rozwiązaniem tczewskim. To jest rozwiązanie, które pojawiło się już kilkadziesiąt lat temu w Europie. Przesuwa się coraz bardziej na wschód. Dotarło to już do nas. Wiele miast, można powiedzieć, wyludnia się od środka. W sensie takim, że mieszkańcy wyprowadzają się parę kilometrów, kilkanaście kilometrów od centrum na zewnątrz, ale zachowują jakby związek z tym centrum. To dla nas ma o tyle znaczenie, że ci mieszkańcy, no przykładowo już tych Rokitek, jak je wymieniłem, tak? Tam mieszkają, tam płacą podatki, ale tutaj jakby korzystają z dobrodziejstwa jakby sąsiedztwa miasta. To jest bardzo wygodne, ale no nie bardzo wygodne dla miasta. No właśnie, ale dlaczego, jak można byłoby sprawić, żeby ci mieszkańcy chcieli być przynależeć do miasta Tczew? Te podatki, o których pan wspomniał, gminy wiejskiej są znacznie niższe. Nie, to nie jest tak, że są znacznie niższe. Jakbyśmy porównali, to by się okazało, że wcale nie są takie niskie, ponieważ to są dokładnie te same jakby podatki w tych samych jakby widełkach płacone w gminie i w mieście. Pewnie, że mogą być różnice, ale te różnice nie są na tyle duże, żeby... Były takie badania robione. Jaka jest motywacja mieszkańców do tego, żeby wyprowadzić się z miasta na wieś? I wcale kwestia podatkowa nie miała tu żadnej roli. Podatek jest płacony raz w roku, to nie są takie duże pieniądze, żeby decydowały o tym, żeby zmienić jakby swoje życie, tak? Porzucić dotychczasowe mieszkanie i się wyprowadzić. Głównym jakby motorem jest to, że jest takie przeświadczenie, chcę mieć większą działkę, domek jednorodzinny, spokój, daleko jakby od centrum, ale nie za daleko od centrum. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że się ci ludzie wyprowadzają gdzieś, nie wiem, w środek Borów Tucholskich, tak? Wyprowadzają się tuż za granicę miasta, bo z tym miastem nadal chcą mieć kontakt. No, ale co wtedy oni by mieli mieć za korzyści jeszcze? Dostęp do infrastruktury technicznej, tak jak powiedziałem, chociażby ten nieszczęsny autobus, tak, który by również obsługiwał ich tereny, dostęp do przedszkoli. No jeżeli dzisiaj... Edukacja, pomoc społeczna? Tak, jeżeli dzisiaj powstanie duże osiedle mieszkaniowe, no na przykład w Rokitkach, tak, to za chwilę będzie problem przedszkola, szkoły. To są te plusy, które może zapewnić bycie jakby w obrębie miasta. Mhm. Z drugiej strony nie masz takich barier, żeby do tego, z tej szkoły czy przedszkola z Tczewa i tak skorzystać, pomimo że się nie jest w rejonie, prawda? Barier nie ma, ale też nie będzie ułatwień, ponieważ nam nie zależy na tym, żeby jakby za nasze pieniądze korzystały dzieci z innych gmin. Co prawda tam jest kwestia dofinansowania, ale to nie jest tak jeden do jednego. Także ja myślę, że połączenie obu gmin, jeżeli do tego by kiedykolwiek nastąpiło, odbyłoby się z korzyścią zarówno dla mieszkańców gminy, jak i mieszkańców miasta. Miasto by w tym momencie otrzymało nowe tereny rozwojowe. To też jest ważne. To chyba nie oznaczałoby likwidacji tej struktury administracyjnej, która zarządza gminą. No w przypadku połączenia to byłaby likwidacja, bo w tym momencie byłaby jedna gmina. Natomiast pragnę jakby uspokoić wszystkich, nie mówimy o sytuacji, która będzie miała miejsce
teraz. Nie mówimy o sytuacji, która będzie miała miejsce w tej kadencji. Mówimy o sytuacji, która hipotetycznie może mieć miejsce za lat ileś. Ale żeby nastąpiło to, to dzisiaj trzeba taką dyskusję rozpocząć. No to rozpoczęliśmy i ona się rozpoczęła na łamach innych mediów też. Wracam do kolejnej jakby sprawy bieżącej, tak to określę. Prezydent powołał pełnomocnika do spraw Wisły. Stanowisko to objął Mariusz Wiórek. No więc zapytamy. Chodziło o zagospodarowanie doświadczonego samorządowca, który był dwukrotnie wicestarostą tczewskim i chodziło również o załatwienie pewnych spraw Wisły. Jak to jest? No właśnie, w mediach cała sprawa została odwrócona i wszyscy mówią o Wiórku, a nikt nie mówi o Wiśle. Nie, no ja chcę porozmawiać o Wiśle też, aczkolwiek pytam powiem tak, i o to, i o to. Nie, to zupełnie było inaczej. Najpierw pojawił się temat Wisły. Pomijam tu kwestię uczestnictwa w Związku Miast Nadwiślańskich. Pojawiło się kilka inicjatyw bardzo ciekawych, chociażby inicjatywa grupy mieszkańców Tczewa zainteresowanych powołaniem żeglugi tczewskiej, czyli armatora zajmującego się żeglugą na Wiśle. Pojawiły się pomysły Akademii Morskiej w Gdyni uczestnictwem w programach dotyczących Wisły, programach, których jakby celem miała być analiza właśnie też reaktywacji żeglugi pasażerskiej, ale też towarowej. Pojawiła się kwestia dostępności do infrastruktury dawnego terenu PBW, gdzie istnieje chociażby bocznica kolejowa. Ta możliwość jest związana z tym, że teren jest wystawiony w tej chwili przez komornika, czy będzie za chwilę wystawiony przez komornika na sprzedaż. To jest ten teren obok przystani? Nie, koło basenu portowego. Koło basenu portowego, no bo tam jest bliżej torów zdecydowanie. Pojawił się natomiast program. PBW miało siedzibę tam obok przystani. PBW też miało teraz siedzibę, tak. Ja mówię tam, gdzie stały lodołamacze, gdzie było zimowisko. Pojawiły się programy rządowe, co prawda nie są to jakieś oszałamiające pieniądze, ale są. Pokazujący na możliwość przeprowadzenia pewnych badań, analiz dotyczących właśnie też żeglugi wiślanej. I to wszystko się jakby pojawiło w jednym czasie. I doszedłem do wniosku, że ani ja nie jestem w stanie tego śledzić na bieżąco, bo mam jakby inne obowiązki, ani też struktura urzędu w tej chwili nie jest taka, żeby wydzielić kogoś i powiedzieć, słuchaj, teraz będziesz jeździł po kraju i słuchał, rozmawiał, a być może z tego coś wyjdzie. Doszedłem do wniosku, że trzeba powołać pełnomocnika. W wielu miastach są pełnomocnicy prezydenta do pewnych specjalnych jakby tematów. Zastanawiałem się, kto mógł to być. I wtedy przyszedł mi do głowy właśnie Mariusz Wiórek. Dlaczego on? Z kilku powodów. Nie dlatego, że akurat nie ma pracy, bo ma pracę. On jest zatrudniony na stałe na PKP i to było jednym z powodów, na które wziąłem pod uwagę. Ma kontakty w PKP Cargo, ma kontakty w PKP SA, a wspomniałem o bocznicy. Tutaj kwestia jakby połączenia przeładunków wodno-lądowych, kolejowych ma istotne znaczenie. Dodam, że prowadzimy też rozmowy z PCC, czyli tą firmą, która jest zainteresowana suchym portem w Zajączkowie. I to połączenie właśnie firma torowo... Firma Admiral Bowles również jest bardzo zainteresowana. I to połączenie torowo-wodne spowodowało, że zwróciłem uwagę właśnie na Mariusza Wiórka, który ma te kontakty. Ma kontakty w komisji trójstronnej rządu i samorządu, bo bierze udział w pracach, a więc ma jakby dostęp do najwyższych czynników administracji państwowej. No jest to doświadczenie, o którym wspominaliśmy, samorządowe. A do tego jest bardzo skuteczny, bo przecież te środki, które zostały pozyskane na most, na te dwa przęsła, to jest głównie jego zasługa, więc jakby w sposób automatyczny pojawiło się to nazwisko i porozmawiałem z Mariuszem, Mariusz wyraził zgodę, uzyskał jakby zgodę też swoich władz w podstawowym miejscu pracy, czyli na kolei. W sumie upłynęły 2 tygodnie, a efekt jest nawet dosyć duży. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli przedstawić to, co już Mariusz zrobił w zakresie Wisły. A jeśli chodzi o ten zakres Wisły, wiadomo, że ten temat jest przewodni, jeśli chodzi o tą autostradę. O ponowne jakby stworzenie żeglugi na Wiśle, towarowej.
też taka transportowa gałąź kolejna by się otworzyła, ale czy na pewno Tczewianie tego chcą, na przykład Tczewianie, czy na pewno wszyscy uważają, że to jest dobry pomysł, żeby żegluga transportowa, taka towarowa wróciła na Wisłę? Wiadomo, że chodzi też o regulacje Wisły, chodzi o turystykę, o zagrożenia powodziowe. Czy na pewno koniecznie chcemy pchać jeszcze transport taki towarowy na Wisłę? Tu są dwa zagadnienia. Bo się opowiadamy po tej stronie, tak, że chcemy. Tak. Tu są dwa zagadnienia. Po pierwsze, jakby przedmiotem naszego zainteresowania nie są kwestie regulacji. Ja wiem, że część ludzi powie, zwariowali, tak? Przy takim poziomie wody na Wiśle to żegluga jest praktycznie niemożliwa. A to się okazuje, że jest możliwa. Właśnie w wyniku tego zainteresowania tym tematem rozmawiałem z wieloma osobami, fachowcami w dziedzinie transportu wodnego i mówią tak, zapomnijcie o starych barkach, zapomnijcie o starych pchaczach. W tej chwili konstrukcje są takie, że barka załadowana trzema poziomami kontenerów ma zanurzenie 80 cm i spokojnie może taka barka dopłynąć na przykład do Świecia. I to już jest plus, tak? Bo jest możliwość jakby uaktywnienia tej drogi. Po drugie, co my zyskujemy? My zyskujemy alternatywę dla połączeń drogowych. Dzisiaj Tczew jest położony wzdłuż drogi krajowej, którą przemykają codziennie tysiące tirów. Jeżeli by doszło do powstania suchego portu w Zajączkowie, to taki port, mini port przeładunkowy, kontenerowy, mógłby odciążyć tą drogę kolejową od transportu kontenerów, czyli to jest jakaś alternatywa. Czy ona ma sens ekonomiczny, to wymaga jakby dodatkowych analiz, ale dzisiaj jest to na pewno coś, czego nie możemy jakby przegapić, żeby nie pojawiło się potem, pojawił zarzut, słuchajcie, ale wyście nie pomyśleli o jednym, że my leżymy nad Wisłą. Cały Zachód korzysta z dróg wodnych wiślanych. Transport śródlądowy stanowi tam znaczącą pozycję transportu ogółem. No w Polsce zostało to jakby zapomniane, zaginione, a przy okazji być może wróci transport też pasażerski. Ja myślę taką refleksję, że teraz póki temat jest jeszcze dość odległy, to nie odzywają się takie środowiska proekologiczne, ale być może do tego dojdzie, że panie redaktorze, od razu powiem jedną rzecz. Dzisiaj grupy formalne przeciwne temu. Nie, dzisiaj rozmawiałem kilkoma, no powiedzmy 10 osobami na temat transportu na Wiśle. I wszyscy mówią jednoznacznie, nie ma ingerencji w przyrodę. To jest warunek podstawowy rozmowy w ogóle na temat transportu rzecznego. Nie ma ingerencji w Wisłę, nie ma zabudowy, nie wiem, w nurcie Wisły. Wszystko jest podporządkowane ekologii. Ten transport, o którym mówimy, to jest również transport ekologiczny. Dzisiaj holowniki to są holowniki napędzane gazem, napędzane wodorem nawet. Mówimy cały czas o ekologii. Bez ekologii nie ma możliwości rozwoju transportu śródlądowego. No już widzę, że nie wszystkich pytań nie zadam, które miałem zaplanowane, ale zapytam jeszcze o, przy okazji przypomnę, że czekam na pytania do prezydenta, ja mogę być tylko przekazicielem ich i zapytam prezydenta o sam pomysł likwidacji wału. No, prezydent się wypowiadał w naszym Tczewie na ten temat, ale tutaj wyraźnie się jeden z mieszkańców Tczewa dopytuje, mówiąc, że już najwyższy czas otworzyć osiedle Staszica, które jak dotąd było osiedlem zawałem, który wręcz przytłacza dawne nieczynny wał, powoduje powstawanie smogu, są tam problemy, to też jedna z bieżących spraw, nieprzyjemnych zapachów tych firm i ten wał też w tym nie pomaga. Czy można go zlikwidować? Powiem tak, można go zlikwidować, aczkolwiek to nie jest takie proste. Po pierwsze, wał nie jest nasz.
Wał jest własnością Skarbu Państwa, odpowiednich organów zajmujących się melioracją i... Ale pozwolenie by było, skracając temat. Pozwolenie już jest. My tylko nawet musimy jakby każdorazowo w momencie uruchomienia takiej likwidacji informować ten organ, że przystępujemy do rozbiórki częściowej wału. Problem polega na czym innym. Problem polega na tym, że tej ziemi trochę jest. Pytanie, gdzie ją wywieźć? I ile to będzie kosztowało? To nie jest przedsięwzięcie takie, że można pstryknąć palcami i powiedzieć... Gdzie ta ziemia jest też potrzebna, prawda? Znaczy, nie tak do końca, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z terenami inwestycyjnymi, to nie będziemy tam nasypywać luźnej ziemi, bo w tym momencie, zanim ona się ubije, to minie kilkadziesiąt lat i dopiero tam będzie można budować. Natomiast w tej chwili robimy taką analizę tych terenów, które można byłoby wykorzystać do takiej makro niwelacji w celu jakby przewiezienia właśnie tego magazynu ziemi, bo tak w tej chwili to można nazwać, bo to już nie jest wał, magazyn ziemi, w inne miejsce i analizujemy, jakie to byłyby koszty. No na pewno koszty nie będą małe, chociażby wynajem środków transportu. Ale to jest tak, że prezydent łączy likwidację wału tylko z jakby kompleksową też modernizacją ulicy Czatkowskiej, obok której ten wał leży i to chciałby połączyć. Czy możliwe jest również likwidacja wału, a remont swoją drogą? Nie, remont ulicy Czatkowskiej jest niemożliwy bez częściowego podcięcia skarpy wału. Tam po prostu jest mało miejsca. Mówiąc o Czatkowskiej, mamy na myśli ulicę z chodnikami, z zatokami autobusowymi, ze ścieżką rowerową, a do tego potrzeba odpowiedniej szerokości pasa. Czyli łączymy te dwie sprawy. Łączymy zdecydowanie, tak. I sprawa rozbija się, problem rozwija się o koszt, który jest bardzo wysoki. O koszt, który jest bardzo wysoki, ale jeżeli my to połączymy z kosztem jakby inwestycji ulicy Czatkowskiej, to już taki wysoki w tym momencie może nie być. Natomiast jakby też chciałbym tutaj ostudzić zapał. To nie jest tak, że ten wał zniknie w ciągu paru miesięcy. Po prostu nie ma takiej możliwości technicznych ani finansowych. Ale pomysł jest. Ale będziemy sukcesywnie będziemy go rozbierać, tak. Mhm. Dobrze, dziękuję panu prezydentowi, dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moim państwa gościem dzisiaj był Mirosław Pobłocki. Dziękuję panie redaktorze.